Policjanci z Brzeskiej Komendy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. Po przyjeździe na miejscu potwierdzili ten fakt, jak się okazało, kierujący Volkswagenem Golfem 36-letni mieszkaniec Brzegu uderzył w przydrożny sklep. Mężczyzna ten z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Opolu. Kilka godzin później, kilka kilometrów dalej w zbiorniku wodnym, przypadkowy przechodzień ujawnił zwłoki młodej kobiety. Na miejsce przyjechała prokuratura oraz policja. Na polecenie pani prokurator zwłoki kobiety zostały zabezpieczone do sekcji. Co na tę chwilę możemy powiedzieć, jeśli chodzi o ewentualne powiązanie tych dwóch spraw? Na tę chwilę nie wykluczamy żadnej z hipotez, jednak dla dobra śledztwa nie możemy się wypowiadać. Na terenie zbiornika wodnego, nazywanego popularnie Babim Lochem, ujawniono w wodzie zwłoki 34-letniej kobiety, mieszkanki powiatu brzeskiego. Ślady, jakie policja i prokuratura zabezpieczyły na miejscu zdarzenia, wskazywały na podejrzenie popełnienia zbrodni zabójstwa, w związku z czym wczoraj zostało wszczęte śledztwo o przestępstwo zabójstwa. Obecnie oczekujemy na wyniki sekcji zwłok ofiary i prowadzimy czynności śledcze w kierunku wykrycia sprawcy i ustalenia wszystkich okoliczności tejże zbrodni. Zbieramy wszystkie dowody, badamy je, nikomu nie postawiono zarzutów, nie występuje w śledztwie oficjalnie osoba podejrzewana jeszcze na tym etapie. Natomiast oczywiście sprawdzamy wszystkie hipotezy związane ze śmiercią ofiary i badamy też, ustalamy, co ofiara robiła w ostatnich swoich godzinach życia. To jest rutynowe postępowanie. I jakie są te wstępne ustalenia? Kogo Państwo bierzecie pod uwagę albo ewentualne inne zdarzenia, które w tym czasie w okolicy miały miejsce? Oczywiście sprawdzając hipotezy, te, które są postawione jako wersje ewentualnie śledcze, szukamy także dowodów na potwierdzenie związku sprawy zabójstwa ze sprawą wypadku, do jakiego doszło w związku czasowo-przestrzennym niedaleko od miejsca ujawnienia zwłok.